Dzień dobry, witamy. Witamy w Energy Gaz Polska na trasie Siekierkowskiej. Tak jest, jesteśmy w trakcie regulacji instalacji gazowej w Sabie, to jest Sab 9.3, silnik 2.0, oczywiście turbo doładowany. Tutaj z najfajniejszym wskaźniczkiem doładowania. Zamontowana tutaj została instalacja gazowa KME. Tak. Oczywiście silnik jest po modyfikacjach, tutaj właściciel deklaruje chęć podniesienia mocy do okolicy 300 koni, więc też oczywiście została zamontowana odpowiednia instalacja, ale ten samochód już przyjechał do nas z instalacją. Tak, instalacja Krzak Corporation nie nadawała się do niczego. Tak jest. Wszystko popękane, poparciałe. Przewody nieszczelne, z reduktora śmierdziało gazem, także no ogólnie nie wyglądało dramat, to dobrze, no też dramat, nawet same dramat. Wtryskiwacze były już zardzewiałe dosłownie, widać, że instalacja tak. Już miała swoje lata, więc Sebastian tutaj zdemontował tą instalację, tak podjął się montażu nowego systemu, został wymieniony cały przód, czyli został tak naprawdę ze starej instalacji zbiornik gazu, wlew i przewody pod autem. Tak, ale cało, wszystko co jest pod maską zostało zmienione. Zamontowany tutaj został właśnie zestaw KME z reduktorem nowym stagowskim. To jest tak naprawdę reduktor Magic, tylko w wydaniu staga. Jest czerwony sportowy. Tak, do takiej mocy musi być czerwony, więc jest to jak najbardziej zrozumiałe. Wtedy uda się osiągnąć wymarzoną moc. Na gazie. Na gazie. Więc jest całkiem nieźle. Dodatkowo oczywiście wtryskiwacze najbardziej wydajne Yeti Plus, aby tutaj te zapotrzebowanie na gaz jakby... No, żeby sprostać temu zapotrzebowaniu. No, żeby nam się nie dławił i nie przełączał na benzynę z powrotem, tak? Dokładnie tak. Pod maską wszystko zostało tutaj elegancko ułożone. Dodatkowo oczywiście nowe filtry fazy lotnej, ciekłej. Tak, wszystko w komplecie. No ogólnie instalacja wcześniej wyglądała... Źle. Niezbyt estetycznie, tak bym powiedział. Tak. Teraz teoretycznie można powiedzieć, że nie widać. Widać tylko tak naprawdę dwa filtry, tak. Reduktor i tyle. Reszta jest ukryta. I reszta jest schowana. Dokładnie. Pokażemy, jak to przyspiesza mniej więcej? Tak. Dobra. Ty to nagrywasz? Tak, nagrywam. Ty, to poczekaj, muszę zwolnić, bo to jest 80. Tak. Dobra, to zwolnimy troszeczkę. Tak, nie mogę. Tak, teraz trzeba pilnować przepisów ruchu drogowego, więc też tak. Nie możemy przesadzać. Ale pokażemy wam takie przyspieszenie, tak powiedzmy, od 50 do 80. Tak, tu jesteśmy gotowi, możemy pokazać. Samochód, no niestety obrotomierz tam nie pozwala, znaczy pozwala osiągnąć na więcej, ale, tak, ale nie chcemy, przepisy ruchu drogowego tak, tam nie pozwalają. Każde 30 na godzinę więcej to jest 8 stówek, więc tak nie jest. Możemy szarżować, ale uwierzcie nam, że te auto podaje tak, dobrze. Moc, także no jak będzie zwiększona jeszcze, to będzie jeszcze większy fan z jazdy i z oszczędnej jazdy, tak przede wszystkim. Tak jest, tutaj nam zależy. Jeżeli chodzi o koszt wymiany całego przodu, 2500 zł. Tak, cena jest bardzo atrakcyjna, 2500 zł, i mamy wymienioną całą instalację na taką, która sprosta po prostu takiej mocy, tak? 300 koni ta instalacja zrobi bez problemu, nawet jak będzie ciut więcej, to też to obsłuży, więc zapas wydajnościowy instalacji jest. Sama jakby instalacja, demontaż poprzedniej i montaż jest kwestia jednego dnia. Teraz mamy godzinę tutaj 15 i Sebastian już praktycznie to wszystko zrobił. Zostało tylko właśnie doregulować jeszcze tą instalację i potem możemy wydać gotowe auto klientowi. Trzeba nadmienić, że jeszcze była przerwa na obiadek. Więc... Tak jest. Więc czasu było dużo, tak? Tak jest. A pojeździć takim autem sama przyjemność. Saby lubimy, gazujemy często, wszystkie tak. Bardzo fajnie chodzą. Fajnie też w nim można łatwo podnosić moc i z gazem to działa bardzo dobrze, więc zapraszamy wszystkich Państwa z autami właśnie po modyfikacjach. Jeżeli Państwa instalacja nie domaga, no to wystarczy... My ją poprawimy po prostu. Tak, udać się do nas i my ją po prostu przyszykujemy, poprawimy, tak żeby naprawdę dobrze funkcjonowała. Więc zapraszamy serdecznie i do następnego razu. I do widzenia. Do cześć. Następnych filmów.